Dzień dobry kochani. Za moment wychodzę z domu i jadę na bardzo interesujące spotkanie z pewnym młodym mężczyzną z wielką pasją, ale na razie nie zdradzę wam, kto to taki, dowiecie się już niebawem. I chciałam wam pokazać jeszcze przed wyjściem, jak leży na mnie, jak wygląda jedna z tych długich sukienek, które ostatnio kupiłam w Centrum Łopuszańska 22. Dzisiaj mam wersję granatową. Zobaczcie, sukienka jest bardzo dobrej długości, bo nie jest za długa, więc jak na mnie idealna. Tutaj jest na gumeczce. No i widzicie, tutaj z przodu ma wiązanie, którym możecie sobie podciągnąć ramionczka. Z tyłu wygląda tak. Sandałki z ipomary. No i tak się właśnie oto prezentuje mój dzisiejszy look. Życzę wam miłego oglądania i do zobaczenia za chwilę. Cześć! A kto tu przyszedł? Hej, Pipeta! Zbyt dużo nie nagrałam dzisiaj przez cały dzień, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że można powiedzieć, że byłam w pracy i efekty zobaczycie już w najbliższy czwartek. Ale teraz, a dokładnie dzień dobry, witam Cieszy, witam! L'Argentina była 1-1. Max oglądał mecz, ja właśnie czekam, aż pralka wypierze. Wszystkie rzeczy, które będą nam za chwilę potrzebne, już spakowane. Poprawiłam szybko makijaż, związałam sobie włosy w koczek i wybieramy się do mojej siostry, do szwagra, na grilla. Dzisiaj będziemy grillować. Postaram się troszeczkę więcej nagrać. Zobaczycie, co będziemy jeść. Ale chyba wszyscy wiedzą, co się je na grillu. Kiełbaski, boczek, burgery, karkówka. Standard. Jest lato, trzeba korzystać i my staramy się wykorzystać pogodę, piękną pogodę jak najbardziej, tak na 100%, a nawet można powiedzieć na 1000%. Także jedziemy na grilla i zabieramy was ze sobą. Zapraszam do dżungli. Do dżungli, proszę bardzo. Tadam. No, ładnie, ładnie. Co my tutaj mamy? Chodź, Ola, powiesz, co tutaj mamy. A może Janusz? Co? A dobra, Janusz powie. Co my tu mamy? Tykwę. Tykwę. Już zaczyna nam kwitnąć. No. Proszę bardzo. Co dalej? To? Tak, co to jest? Kampanele. Oleandry. Dobra, a tutaj macie pelargonie? Tak. To jest wisające? No, tylko jakoś no. Tak mało zwisają. Pomidorki. O, już macie nawet zielone. Pomidorki. Piękne. No, pomidorki. Co? Poczekaj, to zaraz. Zaraz tam wrócimy. Dobra, co dalej po kolei? No to idź dalej. No to są jakieś kwestie od babci. Okej. Okay. Więc nie wiem, co to. Fasola. Kwitnąca. Pięknie, proszę. I na biało, i na czerwono kwitnie, bo tu też białe się pojawiły. A, rzeczywiście mamy, no proszę. A tu? A tu mamy bób. O! I już zaczyna nam kwitnąć. No i proszę, jaki mamy ogród na balkonie. Pięknie. No, pomidorki, zobaczcie. Wszystko tu mamy. No widać suszarkę, no bo słuchaj, widać, że tutaj ktoś mieszka. No, jest grill, zaraz będziemy wrzucać żarło. Pięknie, tak to można odpoczywać. Bardzo proszę, siostry dzisiaj ubrane w kwiaty, we dwie, sukienka, Zara, papucie, kroksy, idealne na grilla. Ja mam sukienka, Chińczyk, o proszę bardzo. Tak się prezentują dwie siostry dzisiaj na grillu. Mysza, cześć! Ach, ucieka? Oj, uważaj. Nie, tu, tu ją weź. Misza. Massimo, co ty, boisz się myszy no, trzymać? Ja nie boisz się. Ona nie gryzie. Cześć, no nie gryzie, no. Cześć, kochana.
Cześć. Och, och, cześć. Jaka słodka jestem. To się nazywa pełen relaks. W ogrodzie, na bujaczku. Z tyłu robi się grill. Słuchajcie, nawet mamy tutaj wiatrak, o, żeby było nam chłodniej. Jest po prostu idealnie. Ale przy okazji muszę wam powiedzieć pewną historię. Otóż ten fotel bujany, na którym właśnie siedzę, jest starszy ode mnie. Miała go w swoim domu nasza zmarła babcia. I kiedy ja byłam małą dziewczynką, to często na nim siadałam, zresztą nawet mamy zdjęcia w albumie, może kiedyś wam je pokażę. I to jest takie wspomnienie, Ola ten fotel odnowiła, pomalowała na biało i teraz z niego korzystamy na balkonie. No, na zdrowie. Na zdrowie, co to jest? Bimber. Bimber. Kurde, to jest mocna. No dawaj, 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 dawaj. I tak się kończy właśnie grill. Panowie ledwo żywi, a w telewizorze... Proszę, zielony ekran. I tym oto akcentem, kochani, żegnam się dzisiaj z wami. Do zobaczenia w kolejnej jutrzejszej części. Janusz, Janusz, buziaki, pa! Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym dniu naszego vlogowego weekendu. Weekendu vlogowego, tak? A, to miałam na myśli. Drugi dzień na vlog. Tak, dzisiaj mamy drugi dzień, o, kontynuację. Dzień dobry, witam, witam. Jesteśmy tutaj. Tak, a jak się masz dzisiaj? Bardzo dobra. Bardzo dobrze. Tak się wczoraj objedliśmy. O, mama mia, katastrofa. Tak, że już później nie mogliśmy się, słuchajcie, ruszać. Dużo kolacja. Dużo jedzenia było, ale za to pysznego jedzenia. Najbliższy, następny grill. Kiedy? Za jakiś czas. Zobaczymy. Trzeba odpocząć od tego jedzenia. Kiedy może. A dzisiaj robimy sobie taką luźną niedzielę i wybieramy się właśnie za Warszawę. Będziemy robić zdjęcia, także zabieramy was ze sobą. Na basy dziada. Tak, jedziemy na spacer za Warszawę, żeby zrobić zdjęcia. O! No i co, życzymy wam dalszego, udanego oglądania, kontynuacji dzisiejszego vloga. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in. Have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go in front. Zdjęcia zrobione, wszystko udało nam się załatwić, więc mamy chwilę. I przyjechaliśmy na Saską Kępę. Idziemy teraz na szybką kawę. Pewnie się zastanawiacie, jak nam mija niedziela. Otóż, zielony ekran, proszę bardzo. Dlaczego? No dlaczego? Co to jest? Futbol mundialny? No właśnie. Ja przy okazji zdążyłam poprasować, zrobić zdjęcia na vloga, napisać nowy post. Troszkę przeczytałam gazet i... Massimo! Słucham. A może byśmy tak pojechali na jakiś spacer i na lody? Ja mam nadzieję, że lado. No. Chyba, nie? Koniec tego siedzenia, co? Dobre. Zrobiło się trochę chłodniej, więc można jechać. A gdzie pojedziemy? Wybieram. Masz jakiś pomysł? Masz jakiś pomysł? Dobra, nie mam pytania, bo jak pojedziemy, zobaczymy. No dobra, no to jedziemy. Jedziemy. And the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up.
No proszę bardzo, i są lody o smaku Snickersa. Mhm. Dobry był, ale się skończyło. Oczywiście uciapałam się cała, ale tak to jest, dobry, jak się je lody. Co? Gelato, pomera. No bardzo dobry. Grzesiu? No. Następny raz robimy drugi. Ale do ciebie był za słodki. No, quell'altro. A dobra, następnym razem weźmiemy lody te w waflach. Tak się zastanawialiśmy, czy wziąć sobie właśnie te w waflach, ale stwierdziliśmy, że to za dużo jak na dziś. Więc następnym razem zamiast kolacji będą wafle bąblowe. O, kochani, czas najwyższy się pożegnać. My już wracamy do domku. No, i mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, że ten vlog wam się podobał. Zapraszam was oczywiście do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko i buziaki, pa! Ciao! No nie, muszą być buziaki. No. Put your favorite music on all the way baritone.